Mol, wyglądasz na wyższego niż ostatnim razem. Lecimy dalej z LEGO Star Wars Skywalker Saga, tym razem pierwszy odcinek dodatkowy z zadań pobocznych. Na początek sporo informacji, żeby też przedstawić wam, jak będą wyglądały te odcinki, także posłuchajcie chwilkę, zaraz przejdziemy już do konkretów. Na początek, sytuacja w galaktyce wygląda w ten sposób, że mamy odblokowane oczywiście wszystkie tutaj planety, więc po kolei będziemy sobie robić zadanka poboczne na danej planecie. Rozpoczynamy od pierwszego epizodu, od Naboo, później będzie Tatooine i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy jeszcze tutaj, mamy też galaktykę. Zebrałem sobie wszystkie 19 tych kart, żeby też odblokowywać kolejne poziomy. Mamy już mnożnik 3840, czyli maksymalny, za chwilę wam przedstawię co dalej. Mamy wszystkie tutaj odblokowane prawdziwego Jedi. I jeszcze najważniejsze, co będziemy teraz robić, no to 380 postaci, mamy 224. To jest cel na te zadania poboczne, zrobić je wszystkie i zdobyć wszystkie postacie. Także to będziemy realizować, a później ewentualnie jakieś inne znajdźki, ale to jest priorytet i to będę wam tutaj przedstawiał. Dodatkowo mamy tutaj naszego droida i zawsze możemy tutaj albo dodatki sobie włączyć, albo u takiego droida zapytać. Mamy monetki, już sobie tutaj odblokowałem. 2, 4, 6, 8, 10. Potrzebujecie tutaj zawsze tej karty do odblokowania. I tutaj na koniec było 384 miliony, z tego co pamiętam. Mamy już 500 milionów, to wystarczy jeden tam level sobie zagrać. I najlepiej, szczerze mówiąc, farmi się, jeśli chcecie troszkę monet zdobyć. Na tym pierwszym tutaj epizodzie z 9. Tak, pierwszy poziom z 9 epizodu. Skywalker odrodzenie, tutaj jest masakra, teraz praktycznie robimy tam po jakieś 50 milionów na jedno przejście, także to jest masakra. I dalej sobie tutaj możemy odblokować jakieś inne takie dodatki, modyfikacje. Jest ten super droid, jest porgowy kompan, bagietkowe miecze świetlne, galaktyczna impreza, też można sobie odpalić tutaj za 500 milionów. Tryb telewizyjny, tryb holograficzny, tryb retro, cywile, droidy, tryb mamrotania też włączymy, komediowa broń, efekty tęczy, muzyka z kantyny, tryb dużych głów, piu piu piu, mamy tutaj efekty pocisków i uniwersalny tłumacz. I tutaj co odcinek będziemy sobie jeden ogarniać, także myślę, że na razie rozpoczniemy sobie od tego tłumacza, żeby nie było tak dużo na razie modyfikacji. Weźmiemy sobie tego tłumacza i będę rozumiał każdy język. I teraz ważna sprawa. Mamy tutaj misje poboczne na każdej planecie do odblokowania. Niektóre są zablokowane, to będziemy sprawdzać. Z tego co wiem, trzeba podejść do jakiejś postaci, która będzie tutaj na mapie po prostu wyglądała w ten sposób. Będzie miała taką ikonkę. O, tutaj na przykład. Jest postać i do niej musimy podejść, żeby mieć zadanie. A propos postaci, będziemy sobie grali jednym Jedi na razie, jednym po złej stronie i zawsze będę odblokowywał minimum jedną postać na odcinek, żeby też to nam szybciej szło. Czyli na przykład tutaj możemy sobie wziąć jakiegoś ciemnej strony, a na Naboo najlepszy będzie na przykład Maul, nie? Czyli kupujemy sobie postać, bo ona jest jakby odblokowana, ale potrzebujemy ją kupić. Jeśli chcecie odblokowywać te postaci, no to najlepiej sobie najpierw ten mnożnik wykupić i później macie no nieskończoną ilość tych monet, więc tego już wam nie zabraknie. Także tutaj sobie zaglądaj ponownie do danych. Nigdy się nie wybieram. Dobra. Mamy Maula i mamy Obi-Wana, nie? Czyli oni się dogadają. Oni się dogadają, mamy bez peleryny. I pójdziemy sobie teraz na zadanka poboczne. Też zobaczcie, jak szybko te pieniądze lecą, nie? Jak szybko te pieniądze lecą. Więc skupimy się najpierw na tych zadankach, które są tutaj od postaci. Czyli wychodzimy, będziemy sobie eksplorować. Na razie nie będę jeszcze rozmawiał z każdym. Natomiast będziemy robić te zadanka związane z postaciami. Także dajcie znać, czy wam się na razie ten pomysł podoba. Ja troszkę nagrywam jeszcze wcześniej, natomiast później się do tego odniosę. I zobaczmy naszą pierwszą postać, którą będzie można też odblokować. Także takie są na razie cele, robimy zadania poboczne, czyli to są te po fabule najważniejsze.
O. Mamy jeszcze oczywiście jakieś łamigłówki, mamy tutaj plotki, ale to wszystko w swoim czasie zrobimy tak priorytetowo, nie? Witaj. Czy wiesz, kim jestem? Albo czym powinnam się zajmować? Najwyraźniej zupełnie nie pamiętam swej tożsamości, ani rozkazów. Biorąc pod uwagę okoliczności, ustaliłam, iż albo jestem nowym modelem, albo wyczyszczono mi pamięć. Pomoc w uzyskaniu innych informacji byłaby nieoceniona. Dobra, no i to jest misja, nie? Twoje wsparcie. Moje wspomnienia sięgają jedynie po budki. Dokładnie w tym miejscu. Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób tutaj trafiłam oraz w jakim celu. Dobra, tajemnice TC, misja zaakceptowana. No i to jest właśnie misja poboczna, pierwsza, którą możemy zrobić. No i zobaczmy. Co teraz możemy ogarnąć, nie? Poszukaj tajemniczej postaci w T. No i super. A ten maul w ogóle fajnie skacze. Tajemnicza postać. No to tu musimy się dowiadywać, tak? O, to widzicie, tak wyglądają zadania poboczne. Jeszcze żadnego wcześniej nie odpalałem. Czy ten ktoś w masce, kto właśnie uciekł, to twój znajomy? Jestem prawie pewien, że to on sprowadził do miasta tego srebrnego droida protokolarnego. Co wy kombinujecie? Ale jazda. Ej, dobre, to może być ciekawe, te zadanka. Jakiś w masce. Wcześniej widziałam, jak przebiega tędy jakiś podejrzany osobnik w masce. Niezwykle dokąd się śpieszył, co jest jeszcze bardziej podejrzane. Chyba pobiegł tamtą alejką. Dobra, super. I już jakieś miliony, nie? Właśnie akurat wpadła na mnie jakaś niezdara. Ta absurdalna maska pewnie nie miała dziur na oczy. Jeśli to tego kogoś poszukujesz, pobiegł w tamtą stronę. Dobra, my gramy sobie maulem. Nigdy mnie tu nie znajdą. Chociaż może znajdą, jak A, proszę, nie rób mi krzywdy. Wszystko wytłumaczę. Albo nie. Serio, ale jazda. Ej, dobre te zadanka. Dobra, gonimy dziada. Złap tajemniczą postać. Wykupiłem sobie też sprint. A w jaki sposób? Można ją złapać? No chyba po prostu zdrowie, nie? Dobra, zdrowie trzeba ogarnąć. Ale jazda. To nie, no mega. Gdy jest tutaj Sid? Tak jest. Ale widzę, że ciekawe mogą być te zagadki. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, już dobra. Wszystko powiem. TC-14 służyła ze mną na pancerniku Federacji Handlowej, kiedy zaatakował... Cofnij się! Co się stało? Ale TC-14 odmówiła porzucenia posterunku, więc... zdezaktywowałem ją, żeby zabrać do TIT, a potem zresetowałem jej pamięć, żeby nigdy się nie dowiedziała o tej dezercji. No i panie... A więc to cała historia. TC-14! Miałem zamiar ci wszystko opowiedzieć. Serio. Dzisiaj. Albo jutro. Albo najdalej za tydzień. Albo... Albo wcale. Nie odczuwaj wyrzutów sumienia. Choć twoje działania zmusiły mnie do naruszenia protokołu, w przeciwnym wypadku wybuchłabym razem ze statkiem. Starta na pył z pewnością nie byłabym w stanie wypełniać swoich obowiązków. Tak więc twoje postępowanie było na dłuższą metę bardziej racjonalne od mojego. Dziękuję ci. O, no, jak tak to ujmujesz, to brzmi nawet bohatersko. Może jednak nie przesadzajmy. Tobie również muszę podziękować za pomoc w odkryciu prawdy. A ponieważ wiem, że nie mam aktualnie innych obowiązków, jestem do twoich usług. Ale jazda! Misja ukończona, tajemnice TC. No i co teraz? Dostajemy tą postać? Dostajemy. Droidy protokolarne, TC-14, dostajemy Kyber. Co ty na to, Obi-Wanie? Ale jazda. No to dobra, sprawdźmy, co się teraz stało.
Droidy protokolarne, bo to jest pierwsza misja, żebyśmy wiedzieli wszystko, co tu się wyprawia. A, i on jest teraz do odblokowania. No dobra, ale to sobie będziemy kupować, nie? Od razu jak zrobimy misję, będziemy sobie kupować, bo my mamy tutaj tyle pieniędzy, że szok. I można sobie wybrać tą postać, tak? Dobra, fajnie. TC. No i będzie prezentacja od razu. Czyli robimy zadanko i prezentacja postaci. Mniej więcej tak to będziemy robić. I to można sobie bardzo... Wyglądasz na wyższego niż ostatnim razem. Ohoho, tu są jeszcze takie teksty właśnie z tego co wiem. Jak wybierzemy jakieś postaci, które mają fabularne zawiłości, no to zawsze będzie jakaś taka dodatkowa scenka między nimi. Jak je zespolimy, nie? Super. Wspaniała sprawa. No to jeszcze tutaj zobaczmy, bo to jest takie pierwsze zadanko, więc żebyśmy byli tutaj pewni. Te misje będą takie na spokojnie. O, i teraz mamy pierwsza misja, tajemnice TC. Lokalizacja, zleceniodawca i nagroda. No i pięknie. I tak to wygląda. I tu można sobie kupować też plotki. Ale myślę, że na razie nie jest to potrzebne. Chociaż można kupować, nie? Można kupować. Bo teraz spróbujemy się dostać do kolejnej postaci. No dajcie znaka, czy odpowiada wam właśnie taka akcja, bo tu jest na przykład kolejna postać, ale też mogą być wewnątrz budynków. Wyświetl mapę i też właśnie mogą być wewnątrz budynków, nie? Więc trzeba do nich wchodzić i trzeba tutaj ogarniać. Moim zdaniem fajnie by było jednak, gdybyśmy kupowali te plotki. Dobra, to myślę, że będę kupował te plotki. Dobra. Kapitan Panaka, tak? Panaka w panice. Śledź. No i dobra, i mamy teraz możliwość śledzenia sobie tej misji od razu. No i tam. To myślę, że żeby też kłopotu jakiegoś tutaj większego i chaosu nie wprowadzać, żebym nie szukał tych zadań, no to tą plotkę można sobie kupić, bo jeszcze wziąłem sobie zniżkę, zniżkę u łotrów na właśnie te plotki i chyba kupowanie postaci, chyba bardziej mi się wydaje, że na plotki. No w sumie mogę wam pokazać, bo mamy tutaj podstawowe ulepszenia, ten sprint jest spoko. Tutaj wiadomo, zdrowie, magnesy to jest podstawa. Natomiast tutaj u Jedi mamy miotacz mocy kupiony i to właśnie u łotrów. Okazja biznesowa. Tańsze plotki i wskazówki, nie? I można sobie tutaj kupić. One są o 50% później, ale troszkę szkoda mi kajberów. I tak to wygląda. Mamy tutaj łowców, złoczyńców. I super, nie? Także te ploteczki to będą tanie jak barcz, totalnie. To się nie ma co przejmować. No i idziemy tutaj do zleceniodawcy. No i fajnie, i wszystko będziemy mieli tutaj przejrzyste. O! Pamiętasz tę swoją misję zniszczenia statku Federacji Handlowej i powstrzymania ich złowrogich planów? One zostały powstrzymane, prawda? Bo ich droidy bojowe nadal atakują. Wow! Muszą mieć jakiś defekt, który sprawia, że nadal działają mimo utraty sygnału. No ale tak czy inaczej, musimy je zniszczyć. Szybko! Pomożesz nam jeszcze raz? Tak jest. Dziękuję. Ja muszę zostać tutaj i dowodzić strażnikami. Tak, to jest praca. Ciebie więc wyślę do oczyszczania stref, w których zauważono droidy. Powodzenia. Dobra, dzięki. No i Panaka w panice. Dobry, dobry tekst. Czyli jak chcecie robić zadania poboczne, albo ploteczka, albo szukajcie na mapie po prostu takich ikonek z tymi postaciami. I prosta sprawa, nie? Tutaj też to jest fajne, że jak czegoś nie znajdziecie, to zawsze można tą plotkę kupić. No więc myślę, że na razie fajnie to wygląda. Na razie powiem wam, że świetna sprawa. Tutaj takie mniejsze ploteczki są też u takich postaci, ale to są jakieś takie dane środowiskowe albo... Wow! Droidy są! Dobra. A Maul też może podziałać? Też może.
Dobra, zagramy sobie troszkę po ciemnej stronie, bo fabuła była cała po jasnej. Więc ciśniemy. Powiem wam, że lepiej to wygląda niż myślałem, szczerze mówiąc. Te zadania poboczne. Ja myślałem, że one będą takie, a powiedzmy, no jedno kopyto albo coś. Przynieś, wynieś, pozamiataj, a tu jakieś historie jeszcze są. Na pewno jakieś odwołania do sagi, do postaci. No super. Dużo easter eggów może być. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo na razie to wygląda lepiej niż na początku byłem nastawiony do tego. Bo fabuła to wiadomo, tam jest sztos 500 na 10, ale te zadania też są fajne. Zawsze można z tymi postaciami pogadać. O, jak chcecie klocuszki na przykład jakieś, to tutaj macie. Można sobie droida zawsze wybrać i tutaj użyć. Czasami wam będę tutaj... A, tutaj jest na przykład jakieś hasło. Jadalnia miasta w chmurach i nie powinno działać, nie? Hasło nieprawidłowe. A, widzicie? Cztery różne hasła są na... Nadszedł na planetę. Czas mego powrotu. Odrębne zadanie. Czy nie wiesz, co potrafię? No i tutaj jest taka fajna jeszcze sytuacja, że sobie możemy dowolną postacią w danej chwili zagrać, ale będziemy tak tematycznie. Ja wam te wszystkie postacie i tak pokażę, prędzej czy później. Wszystkie będą. A więc spokojnie. Tak czy tak, ale na razie polecimy tak tematycznie, nie? Jakieś kombo. Pięknie. Tak. Maul pomoże, nie? Wracamy. Moje straże przeszukały miasto i potwierdziły, że zagrożenie w postaci droidów bojowych zostało zneutralizowane. Bardzo dobrze. Skoro jeden oddział droidów przetrwał zniszczenie pancernika Federacji, nie możemy wykluczyć, że nie udało się to także innym. Musimy współpracować, aby utrzymać pokój. Juhu! Kapitan Panaka, tak? Dobra. No to wybieramy go sobie. Czyli w których on był? Tutaj zobaczmy. Na przykład zamiast tego... On może być w bohaterach, nie? Dobra, jest. Chociaż nie, tu jest kapitan ten. Jest do kupienia. Dobra, świetnie. 35. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Dobra, to jest też niezłe. Na razie tego maula. No i super sprawa. Super sprawa, wam powiem. Naprawdę zadanka będą spoko. No to teraz bierzemy kolejną plotę. Misja poboczna, jesteśmy na Teed. Kup plotę. Gdzie się włócznisz? Dobra. Gdzie się włócznisz? Dobra, znalazłem. Tu jest droidek. Okej. Spoko, to my. Na datalogu. Dobra, gdzie się włócznisz? Misja zaakceptowana. Ale jazda. Dla mnie wszyscy wyglądacie tak samo. Dobra, zobaczmy. Do takiego majstra mam dostarczyć? Z hologramu. Do takiego. No to ciekawie. Ale gdzieś go tam widzę. Dobra, gdzieś tam powinien być.
Dobra, dobra. No to nie jest ten? Oj. Nie sądzę, żeby ta wiadomość była dla mnie. Spróbuj z kimś innym. Dobra. Czyli tutaj na całym obszarze mamy to szukać. Ale jazda. Dobra, może kolejna wskazówka będzie. Myślisz, że to w porządku tak pokazywać mi czyjąś prywatną wiadomość? Ktoś o plotkarskich skłonnościach, jak moja rozwiedziona, bezrobotna sąsiadka, mógłby to wykorzystać. Co? Dobra, idziemy dalej. Tu mogą być kolejne wskazówki, albo zawężenie, nie? Poszlak. Sądzę, że widziałem osobę, której szukasz o tam. Kogoś takiego się nie zapomina. Ale on zapomina ciebie. Ale on zapomina ciebie, dobra. Dobra, chodź Obi-Wanie. Czyli zawęziło nam to obszar poszukiwań. Oj, to będzie ten, dobra. To jest ten, bo ma włócznie. Co to? Wiadomość dla mnie? No, zobaczmy w takim razie. Włócznia, którą tak wymachujesz, niczym cheerleaderka kręcąca batutą, została zgłoszona jako zaginiona przez gangańskiego wojownika. Prosimy o zwrot, zanim wywoła incydent dyplomatyczny. O, no to lepiej tak zrobię. Nie chcę być odpowiedzialny za wojnę. Znowu. Proszę to w zamian za fatygę. O, gdzie się włócznisz? Ale jazda, bo z włócznią, nie? To będą gry słów. I mamy R2 B1. Dobra, więcej informacji. Czyli to jest ten do kupienia. A, to będziemy od razu tak robić. Dobra. Tak wygląda droidek. Z kolejnego zadania. Prądzi wszystko git. Dobra, jest wspaniale. To teraz gdzie my mamy naszego maula? Dobra, musimy sobie wybrać. A tu jeszcze mamy stroje, nie? Bo tu można sobie kupić od razu maula drugiego. O, Jedi takiego. Nie będą mieć z nami szans. Dobra, fajnie. Myślę, że teraz odcinki mogą być też dłuższe, więc będę się starał tak około pół godzinki, żeby to trwało. No i sprawdzamy sobie kolejne misje. Nie wiem, czy się uda wszystkie, ale... Kup plotkę. Starożytne bożki. Hold i beat. Klocek Kyber. Rezydencja uczonej. Aspirująca uczona. A, czyli do niej musimy iść. Ze zleceniodawcą. No i teraz wszystko działa, bo z tym droidem coś tam nie za bardzo było. Patrzcie, jaki maul. To może będziemy całą postać odblokowywać od razu? Gdzie to się urwało? A, tu muszę wejść. Wow. No jest pani. Klocek Kajbe. Czy mogłabym poprosić cię o wsparcie ambitnej uczonej w jej badaniach? Pragnę studiować fascynujące cywilizacje odległych planet, ale... Cóż, strasznie boję się latać. Mam jednak rozwiązanie. Jakiś doświadczony podróżnik może po prostu przynieść kulturę do mnie, a przynajmniej jej próbki. Podejmiesz się takiego zadania? Tak jest. Cudownie. To, czego poszukuję, to pewien posążek z trzech różnych planet. Jawina 4, Takodany oraz bagien naszej Nabu. Przynieś mi wszystkie trzy, abym mogła je zbadać. Jawin, Takodana i bagna. Wow, to teraz zadania idą też na inne planety. Nie no, szacun. Szacun, czyli tak. Na Nabu, Jawinie i Takodanie. To zobaczmy. Bo tu jest, nie? Jest jeziorko. Ha, jestem w szoku. Bardzo fajne są te zadania, zróżnicowane. Ej, Obi-Wan się nie załapał. Najlepsze jest, że Maul lata sobie X-Wingiem. A i tutaj na jeziorze też jeszcze będą zadania, nie?
No zobaczmy. Ale to jeszcze sobie myślę, że zrobimy. Miałem aktualizację. Dobra, to jeszcze sobie zrobimy pewnie innym razem, ale zobaczmy, jak to wygląda. Misje poboczne. A i też tutaj są na przykład trzy zadanka. Tu jest obszar poszukiwań. My tutaj mamy zdobyć jakiś element. Tu jest sporo może być takich właśnie poszukiwań, nie? Z tego co widzę. Ale jazda. No, ciekawe gdzie to może być. Bo też to mogą być zagadki środowiskowe. Podnieś. A, tutaj chyba mogę opuścić, nie? Podłącz. No, ciekawe. Twoisa szuka posążki? Może jakoś w... albo dookołowa świątyni? No chyba, że bogwingi były pierwsze. Ich sy czasem zabierują błyskotkowości do gniazdów. Okej. Do gniazdów, tak? Czyli idziemy tutaj. Posążka szukam. Dobra, bo tutaj mamy... Tutaj mamy takie rzeczy, które chcemy. Nadszedł czas mego powrotu. Dobra. Bo to musimy podłączyć, nie? Dobra, czyli tutaj będzie trzeba podłączyć wszystkie. Na to wygląda. I może być tu. Dobra, pięknie. Ale jazda. O, te zadanka to są naprawdę potężne. Pabułka to była easy, ale tu to będą jaja. Tu to będą jaja. Dobra, tu jest kolejne. Takie gniazdo. Podnieś. I jeszcze jedno, nie? I jeszcze jedno gdzieś tutaj. No, czyli dobrze kombinowałem na początku. Wykorzystam to przeciwko Jedi. Dobra, czyli to nie jest ten posążek. Czyli to był problem z głowy. Czyli to była łamigłówka jednak. A posążek jest tu. Ale to, byłem blisko. Dobra, posążek jest tu. Pięknie. Ale jazda. No to tą łamigłówkę chociaż zrobiliśmy też jedną przy okazji. Fajnie. To lecimy teraz na Yavin 4. Ale jazda. Ja nie wierzę, nie? Zadania będą po całej galaktyce. Idziemy sobie na poboczne, a tu nagle 500 różnych odnóg, ale fajnie, fajnie. Poznamy też różne historie dodatkowe ze świata Gwiezdnych Wojen. Może będą jakieś właśnie ciekawe z filmów. Super. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy robimy oczywiście wszystkie, bo to też od was zależy, czy będziecie chętni do oglądania. Filmasy są dla was. Dobra, i teraz... O, powiedzmy, że to jest zadanie dla Naboo, więc już zostaje ten Darth Maul. Gdzieś tam będzie. Ale tutaj oczywiście na Yavinie też są zadania, nie? Jak tam się przedostać? To jest ta kodana. Powiem wam, że teraz LEGO to się dopiero zaczyna. Teraz dopiero się zaczyna LEGO. A, czyli tu gdzieś. Czyli to jest na obrzeżach. To spróbujemy się tam dostać. Zaraz się widzimy. Dobra, dobra.
Co wiesz, panie Akbar? Wybacz, zabrałem już z bazy większość starych rzeczy, ale w okolicy są jakieś ruiny. Może tam jeszcze się znajdą jakieś posążki i inne śmieci. Możesz za to podziękować mojemu lenistwu. Aha! Lenistwu! Tu też będzie ciekawy humor, więc spoko. Dobra, ruiny mamy tutaj. Jest tu jakiś posążek? Oj. Dobra. Mando jest potrzebny. To pokażę wam Mando. Co jest najlepsze, od razu mamy tutaj Baby Yodę, nie? Więc super. Jest Grogu. A, czyli tu jest skajberek jednak. Zapomniany skarb. Nie uwierzycie, gdzie to jest. Tutaj. Za tym. Za tym po prostu. Nie wierzę. Jak takie będą znajdźki, to będzie hardcore. Dobra, no to lecimy na tako dane. A tu jest jeszcze w ogóle postać w przestrzeni. Dobra, podróż. Podróż. No, powiem wam, że jak takie będą znajdźki, to tutaj zabawimy z 800 odcinków. To jest pierwsza planeta i to jest pierwsza lokacja. A na planetach są też różne podlokacje, nie? Bo tu mamy też jeszcze 3 zadania na bagnach. I jeszcze są później 2 zadania na Buna Teet, nie? Oj, super. Dobra, będzie ciekawie. Ale z drugiej strony, kto nam da kolejne zadania? Wydaje mi się, że musimy odblokować to, żeby ta babka nam dała kolejne, nie? Dobrze myślę? Chyba tak. Dobra, idziemy Mando. Na Grogu niestety się nie da przełączyć, ale on tu jest. Okej, okay, co proponujecie? Oj, muszę się dowiedzieć. W piwnicy i na górze są całe sterty różnych takich skarbopodobnych rzeczy. Może twój posążek też się gdzieś znajdzie. Maz pewnie nawet nie zauważy, jak jedna taka rzecz zniknie. Maz nie zauważy? Dobra, idziemy do piwnicy. Po miecz świetlny. Oj. Ciekawie. O, czy chcesz wrócić? Tak. Czyli tutaj był. Nawet tego nie zauważyłem, ale tutaj był. Czyli to jest takie zadanie bardziej przynieś, wynieś, pozamiataj, ale jest na różnych planetach i mamy też dodatkowe jakieś takie konteksty, nie? Więc spoko, nie? Na razie mi się podoba. Myślałem, że te zadanka będą takie bardziej jeszcze jałowe. Powracasz? I do tego przynosisz każdy posążek, o który prosiłam? Cudownie, wprost cudownie. Badając je, z pewnością wiele się dowiem o cywilizacjach tych planet. A jeśli nie, to przynajmniej będę mieć śliczne podpórki pod książki albo drzwi. Serdecznie dziękuję. Do kolejnego spotkania. Starożytne bożki. Do kolejnego spotkania, tak? Dostaliśmy jeszcze kajberek. O, jest ekipa. Dodatkowe. Można sobie tutaj kupić. Pyk. Dzięki za udział w kolejnej emocjonującej galaktycznej przygodzie. Tak, oni byli na wyścigach, nie? Czyli tak wyglądają kolejne. I teraz w jaki sposób nasze kolejne misje się tutaj ogarną? Wydaje mi się, że u tej pani... Oj, ona się przemieściła. Nie ma już jej. Może być w innym miejscu teraz. No to dobra, zobaczmy. Kup plotkę. Poczyń dalsze postępy w ramach Ostatni Jedi. Ukończ blokada dostępów na Naboo Teet. No to nieźle. Blokada dostępów na Naboo, Święte Księgi. A, czyli tutaj będzie po kolei. Ale zobaczcie,
Co to jest blokada? To jest łamigłówka, tak? A, to niekiedy trzeba zrobić łamigłówkę. Czy jest tutaj dostępna? Nie ma. No to cóż. Blokada dostępu. To ja będę sobie tutaj ogarniał. Jak wygląda ta blokada dostępu? Wykupię sobie tutaj plotki. Dobra, nie uwierzycie, co to jest za blokada dostępu. Tutaj musimy znać hasło. I sprawdziłem sobie, gdzie to hasło zdobędziemy. A zdobędziemy je na Coruscant w dzielnicy Uskuru. I tu musimy lecieć, żeby odblokować sobie tą blokadę. I dopiero zadanie poboczne, także jazda totalna, nie? Jazda totalna, widzę, że tutaj tak łatwo nie będzie. To nie jest fabułka. I teraz dopiero rozpoczyna się taka zabawa w łamigłówki, w jakieś tutaj hardkorowe akcje. Miazga. Miazga, czyli jesteśmy teraz na Coruscant, tej drugiej dzielnicy. I tutaj musimy zdobyć właśnie hasła. Ja już was zaprowadzę i tam się widzimy. Dobra, dokładnie tutaj będzie można znaleźć sobie Żartuję, właśnie prawda? Ten klucz. Sądzę, że czas, abym pomógł. Tak jest. Zdobądź hasło. Rezydencja w Tit, nowy zamek, superancko. I tutaj mamy to hasło, nie? Mamy to hasło, jest super. I teraz będzie można robić tam to zadanie, więc tam się widzimy. Dobra, jestem i zobaczmy. Mogę się tu przydać. Rezydencja, czyli mamy dwa hasła już. Hasło przyjęte. No i co? O, przewspaniale! Superancko. No to mamy. Czyli odblokowano nową misję. Klocek Kyber. Odblokowano nową misję. I teraz zobaczmy. Misje poboczne. Święte Księgi. Śledź. Nagroda Sebulba i klocek Kyber. A, czyli... Musimy się tam dostać... do tej rezydencji znowu, tak? No to super, wiecie co? Czyli wiemy już mniej więcej, jak działają te zadanka poboczne. Niekiedy będzie jakaś blokada, że robimy jakąś łamigłówkę, albo gdzieś musimy zrobić jakiś postęp. No ale dajcie znaka, czy w ten sposób chcielibyście właśnie oglądać te wszystkie zadania, które są w grze. Ich dosłownie jest 140 misji pobocznych, a zrobiliśmy teraz 4 plus troszkę łamigłówek, troszkę postaci. I wiadomo, ten pierwszy odcinek taki z wytłumaczeniem, także było troszkę jeszcze na początku rozmów. Myślę, że ciekawie i chciałbym zebrać tutaj wszystkie postacie. Następnym razem przedstawię wam inne. No i wielkie dzięki za oglądanie. Tutaj macie kolejny materiał. Dzięki wspierającym i patronom i niech moc będzie z wami.